Dzień dobry Państwu. Witam z cmentarza Powstańców Warszawy na Warszawskiej Woli. Rozmawiamy z Jerzym Zielińskim, inicjatorem i główną, można powiedzieć, dowodzącym drogą krzyżową Warszawskiej Woli. Jest to nabożeństwo upamiętniające śmierć kilkudziesięciu tysięcy Polaków w pierwszych dniach powstania, bo w zasadzie ta rzeź Woli trwała krótko. To były 3-4 dni i w ciągu tych kilku dni taka wielka ilość cywilnych mieszkańców Warszawy na Woli zginęła. Jak to się stało, Jurku, że właśnie ty zajęłeś się upamiętnieniem rzezi Woli w formie najlepszej, jaką można dla tych ofiar zrobić, to znaczy w formie modlitwy za nich? No właśnie, to trzeba cofnąć się do 60. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. To już był wieczór, więc szedłem do ojców Paulinów na mszę świętą. Czyli rok 2004. Tak, dokładnie 2004 rok. No i zobaczyłem coś, co mnie po prostu zaskoczyło, a wręcz można powiedzieć zirytowało, bo widać było ogromne przedsięwzięcie, na którym, na które zostały zaproszone wybitne osobowości zagranicy, Niemcy, inni przedstawiciele innych narodów, ambasadorzy. No ale atmosfera, jaką ja tam zauważyłem, to przypominała mi piknik, jakąś uroczystość karnawałową, a nie rocznicę martyrologii Warszawy, jej mieszkańców. I to spowodowało, że po prostu mówię, tak nie może być. Wówczas uświadomiłem sobie również to, że już powymierali ludzie, którzy znali kulisy Powstania Warszawskiego, którzy brali udział w Powstaniu Warszawskim, którzy mieli, byli młodymi ludźmi. I ja miałem to szczęście, ale okazję znać tych ludzi, z wieloma rozmawiać, nawet z tymi, którzy byli bardzo wysoko w władzach Stronnictwa Narodowego tutaj w Warszawie, przykładowo Jan Matłachowski, ale też inni działacze narodowi, i od nich znałem relacje, jak to było w czasie powstania. Znałem też relacje od ludzi, z którymi w wieku mojej mamy, od mojej mamy, od innych starszych ludzi, którzy to powstanie przeżyli. I właśnie w tą 60. rocznicę ci ludzie już praktycznie żyli. Natomiast pokazywani, i teraz są również, chociaż dzisiaj to są niedobitki, osoby, które były dziećmi. I u nich zawsze był w pamięci ten heroizm. Oni walczyli, więc oni mieli to jakby w swojej podświadomości, że to była wielka rzecz. Oni nie wchodzili w różne rozważania, czy to powstanie było potrzebne, czy było sensowne, czy nie. Oni uważali, że trzeba walczyć. Po prostu trzeba walczyć. No i stąd właśnie jest dzisiaj tak, że po tych 80 latach wychodzi na to, że innego wyjścia nie było. A ja wiem z rozmowy, jak już wspomniałem, z ludźmi, którzy w tamtych czasach żyli, którzy brali udział w powstaniu, że rozwiązania były, tylko po prostu był cel. Cel był taki, żeby w takim sensie doprowadzić do takiego wykrwawienia narodu polskiego. Oczywiście to nie był cel stawiany na sztandarach, w rozmowach, to po prostu był według mnie cel ukryty. A że jako urodzony, wychowany jestem na Woli, a więc tutaj, na tej Woli, widziałem te miejsca. Przecież ja od dziecka wychowywałem się w tym klimacie, powiedzmy, tej martyrologii Powstania Warszawskiego. Stąd pomyślałem sobie, nie może być to festyn, nie może być to impreza karnawałowa. To trzeba po prostu się zacząć modlić. No i z grupą kolegów, między innymi Sławek Zakrzewski, pan Jerzy Rachowski, inni, z którymi miałem kontakt, postanowiliśmy właśnie zrobić taką wolską drogę krzyżową. I zaczynamy zawsze tutaj od pomnika Polegli Niepokonani. Zawsze jak jestem przy tym pomniku i czytam ten wyraz, to zdanie Polegli Niepokonani, to ja się zastanawiam. To sensu nie ma. No bo jeżeli polegli, to byli pokonani. Gdyby tam było polegli, ale nie pokonani duchem, to ja rozumiem, bo
duszy nie można człowieka zabić. I człowiek nawet... Polegli ciałem, niepokonani duchem. O, myślę, że to sformułowanie, Rafale, twoje jest chyba tutaj najważniejsze. No i to jest właśnie odpowiedź na twoje pytanie, dlaczego ja się tym zajęłem. No i to trwa już, w tym roku będę to organizował po raz 21. Takim patronem tej Wolskiej Drogi Krzyżowej jest ksiądz profesor, ojciec profesor Paweł Mazanka, redemptorysta, który jest, no, zajmuje się martyrologią powstania, bo będziemy na stacji, gdzie zamordowani zostali, na stacji Drogi Krzyżowej, gdzie zostali zamordowani redemptoryści. I on jakby, no, oprócz pracy naukowej na uniwersytecie, szczególnie zajął się sprawą powstania warszawskiego. Obecnie jesteśmy w Alei Pamięci ludzi z nazwiskami osób pomordowanych na Woli i na tym właśnie jednym z tych słupów, przed którym żeśmy stoimy, jest nazwisko mojego wujka Józefa Czekajewskiego, urodzonego w 1923 roku, mieszkał na Krochmalnej, a zginął na Karolkowej. No właśnie, chodziło o to, żeby oprócz tych słupków, które tutaj w tej alei są, również była taka bardziej trwała, no, tablica upamiętniająca właśnie ofiary tych ludzi, którzy zginęli w powstaniu warszawskim. I właśnie zorganizowano tutaj przy tym powstaniu, cmentarzu powstańców, również Izbę Pamięci, na której są takie malutkie tabliczki, no, trudne do czytania, ale tam są właśnie nazwiska osób, które zginęły w czasie powstania warszawskiego.
Stacja pierwsza, Pan Jezus na śmierć skazany. I przy tej stacji, od której zaczynamy tą wolską drogę krzyżową, bo idąc od pomnika polegli niepokonani, no to była taka wstęp do wolskiej drogi krzyżowej. Natomiast początek właśnie jest tutaj, od pomnika, który został tutaj usytuowany w 5. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. A więc w 1949 roku. Tutaj też rozegrało, jak na całej tej trasie rozegrało się wiele tragedii. Między innymi ksiądz, który tu odprawiał mszę świętą, został zabity przez Niemców. No i tutaj była właśnie taka martyrologia. My idąc wolską drogą krzyżową, między stacjami odmawiamy różaniec, a więc jest rozważanie stacji drogi krzyżowej, a potem między stacjami jest odmawiany różaniec, bo szczególne tajemnice różańca świętego. Także tutaj zaczynamy modlitwę za ofiary Powstania Warszawskiego. Stacja druga, Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Jesteśmy na terenie cmentarza prawosławnego na Woli i tutaj niedaleko był sierociniec dla dzieci prawosławnych. I tutaj właśnie była wielka tragedia, ponieważ Niemcy wszystkie dzieci wymordowali. Stacja trzecia, Pan Jezus upada pod krzyżem. Jesteśmy na terenie parku imienia Józefa Sowińskiego i tutaj, jak na tablicy widać, zostało zamordowanych 1500 osób, 6000 zwłok zostało spalonych. Jak budowano amfiteatr tam z tyłu za pomnikiem Sowińskiego, to jeszcze wykopywano kości pomordowanych. Tajemnica czwarta, Pan Jezus spotyka swoją matkę. Jesteśmy na terenie parku Moczydło, róg ulicy Elekcyjnej i Wolskiej. I w tym miejscu właśnie były egzekucje, jak również palono zwłoki pomordowanych okolicznych mieszkańców. Z tyłu jest pomnik Józefa Sowińskiego. A z tyłu jest amfiteatr i właśnie tam, jak ten amfiteatr budowano, wykopywano jeszcze kości pomordowanych i spalonych powstańców, mieszkańców Woli.
tajemnica piąta. Szymon z Syreny pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi. W tym miejscu, które kiedyś stanowiło gospodarstwo badelarskie, Niemcy zrobili masakrę, tak jak w wielu miejscach, ale tu była szczególna, ponieważ sprowadzili mieszkańców ulicy Wolskiej ze strony nieparzystej na parzystą właśnie w to miejsce i tutaj rozstrzeliwano tych mieszkańców. Opowiadała mi pani Władysława, to jest siostra, pielęgniarka warszawskiej pielgrzymki pieszej, która mieszkała jakby na drugim końcu tej tutaj dzielnicy, tam gdzie dzisiaj są baseny przy Górczewskiej. Ona miała tam taki dom, rodzice mieli domek, też gospodarstwo. Tu okoliczne mieszkańcy to byli właśnie przede wszystkim badylarze. I słyszała płacz, słyszała krzyk, słyszała to, co tu się działo. Widziała i później opowiadała, że z relacji ludzi, którzy to mieli, to no, widzieli to, czy w jakimś sensie przeżyli, że właśnie tu, w tym miejscu rozegrały się dantejskie sceny, gdzie matki, chcąc ratować dzieci, wyrzucały je jakby poza obręb tego gospodarstwa, ale Niemcy z powrotem wrzucali na stos tych ciał palących się, które były przekładane drewnem i polewane benzyną, żeby te ciała szybciej się spaliły. Stacja szósta. Weronika ociera twarz Pana Jezusa. Jesteśmy na terenie kościoła pod wezwaniem świętego Wojciecha. W czasie powstania był tu obóz przejściowy, gdzie wprowadzano ludność okoliczną, okolicznych mieszkańców, rozdzielano kobiety od mężczyzn i mężczyzn rozstrzeliwano. I opowiadała mi osoba, która też znalazła się w takim grupie, która była skazana na rozstrzelanie i kiedy przyszło już do wykonania wyroku, naraz podjechał jakiś żołnierz Wehrmachtu, może oficer, może podwódz, nie wiadomo, ja nie wiem dokładnie, i wręczył pismo temu dowódcy, który wydawał rozkazy rozstrzelania. W tym momencie ten dowódca po przeczytaniu kazał się tym skazańcom wycofać i te rzezie zostały tutaj wstrzymane. Stacja siódma. Pan Jezus po raz drugi upada pod krzyżem. W tym miejscu dokonała się martyrologia ojców redemptorystów. Ojców, braci, kleryków wyprowadzono z kościoła świętego Klemensa na Karolkowej i w tym miejscu dokonano w bestialski sposób. No zresztą wszystkie te egzekucje były bestialskie, ale tutaj chodziło o to, że mordowano duchownych i do przełożonego kościoła redemptorystów powiedziano: patrz, Klecho, jak giną twoi zakonnicy. I kiedy już ostatniego zabili, wówczas strzałem w twarz zamordowano przełożonego. Tu była fabryka
i na terenie właśnie tej fabryki dokonano tej zbrodni. Stacja ósma. Pan Jezus spotyka płaczące niewiasty. Tutaj na terenie fabryki Kirchmayera Marczewskiego wymordowano 4000 mieszkańców okolicznych domów. Kolejne miejsce kaźni. Stacja dziewiąta. Pan Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem. Przed wojną tutaj na terenie między ulicą Płocką a Skierniewicką była siedziba, właściwie pierwsza fabryka Ursusa, która została później przeniesiona właśnie do Włoch. I tutaj właśnie w tym miejscu rozegrała się gehenna związana z osobą pani Wandy Lury, która została z wieloma mieszkańcami ulicy Działdowskiej, Płockiej, Wolskiej przeprowadzona na tą stronę, na terenie tej fabryki. I gehenna dotyczyła wielu osób, którzy zostali tu zamordowani, ale największą tragedię przeżyła pani Lury, która została wprowadzona na teren tej fabryki i kiedy próbowała się ratować, kiedy chciała się wykupić, już nawet była taka możliwość, bo ten żołnierz, który dokonywał tutaj tych egzekucji, chciał wziąć od niej taką zapłatę w postaci tego, co ona tam miała, tego swojego dobytku, ale drugi oficer powiedział, że nie i wtedy przepędzono na następne podwórko i tam zobaczyła trupy ciał i dzieci i krew, która sięgała do kostek. W tym momencie synek krzyknął: mamo, oni nas chcą zamordować. A ona trzymała właśnie tego starszego synka w jednym ręku, a w drugim ręku trzymała dwoje młodszych dzieci. I wtedy pada strzał, giną te dzieci i ona zostaje postrzelona i w jakimś sensie można powiedzieć, że można powiedzieć, ona po prostu została, ona zemdlała, po prostu straciła świadomość. I tam wprowadzano takimi partiami tych ludzi i każda następna partia była, tych trupów padała na nią. I ona tam 3 dni leżała pod tymi trupami, w końcu uzyskała przytomność, ponieważ strzeszelona została szczęka i tutaj przez policzek wyszła ten pocisk. Także ona, można powiedzieć, kiedy oprzytomniała, to nie miała chęci do życia. Uważała, że jej życie powinno się skończyć, ona powinna tu leżeć zabita razem ze swoimi dziećmi. I w tym czasie, w tym momencie poruszyło się jej dzieciątko w łonie, synek, który była w błogosławionym stanie. I ze względu na tego synka postanowiła żyć. A więc synek, który później dostał imię Mściwój Lury, 2 lata temu zmarł dopiero. Także można powiedzieć, uratował matkę, ale już matka straciła 3 dzieci, a on rodzeństwo. I to była właśnie ta tragedia, ta gehenna. Gehenna, bo ginęła matka, ginęły dzieci matki i matka była, można powiedzieć, na granicy śmierci, ale poczęte życie uratowało jej życie i mogła później być świadkiem tego, co się działo, tego bestialstwa, które tu się dokonało. Stacja 10. Pan Jezus z szat obnażony.
Jesteśmy tutaj przed fabryką Franaszka. To była przedwojenna fabryka papierów, tapet, filmów, klisz. I tutaj na terenie tej fabryki rozstrzelano kilka tysiąca osób i spalano. Opowiadała mi jedna osoba, że stos tych trupów sięgał pod pierwsze piętro. I tutaj właśnie na terenie tej fabryki w czasie powstania został zamordowany mój dziadek Marian Zieliński. Stacja 11. Pan Jezus przybity do krzyża. Jesteśmy przed szpitalem zakaźnym na ulicy Wolskiej. W szpitalu dokonano licznych morderstw na ludziach chorych. Stacja 12. Pan Jezus umiera na krzyżu. Stoimy przed zajezdnią tramwajową na ulicy Wolskiej i tutaj w dniach powstania warszawskiego, pierwszych dniach powstania, zostali zatrzymani na noc tramwajarze w liczbie około 1000 osób, a rano ich wszystkich rozstrzelano. Stacja 13. Zdjęcie Pana Jezusa z krzyża. Stoimy tutaj przed kościołem Ojców Redemptorystów pod wezwaniem świętego Klemensa. Stąd zostali wyprowadzeni ojcowie redemptoryści, klerycy, bracia i rozstrzelani właśnie tam, gdzie żeśmy już byli. Tutaj w tym miejscu doszło do takiego konfliktu między przełożonym Ojców Redemptorystów, a dowódcą. Ojciec przełożony prosił dowódcę, żeby oni nie wchodzili na teren kościoła, żeby nie zrobili z kościoła, z wieży miejsca do strzału oddziałów niemieckich, bo to może się skończyć, ponieważ w piwnicach i tutaj dużo było rannych mieszkańców okolicznych domów. Dowódca zbagatelizował tą prośbę. Zajęli stanowiska, oddali kilka strzałów w kierunku właśnie remizy tramwajowej. Zginęło dwóch Niemców i szybko zabrali się i uciekli. Już jak ich partyzantów, powstańców nie było, Niemcy przyszli, wyprowadzili ojców za to, że udostępnili miejsce dla powstańców. No i właśnie ci ludzie zostali tam rozstrzelani. Właśnie tutaj na ulicy Karolkowej zginął mój wujek, o którym mówiłem, jak żeśmy zaczynali to rejestrowanie tej Wolskiej Drogi Krzyżowej. Gdyby Państwo chcieli lepiej poznać tą tragedię redemptorystów, polecam książkę ojca profesora Pawła Mazanki, Redemptoryści Woli, i tam to wszystko jest dokładnie opisane. Również jest film Krzysztofa Żurowskiego o tym morderstwie na ojcach redemptorystów. A teraz przejdziemy tutaj na teren dziedzińca kościoła, gdzie są tablice i z adresami domów, w których byli mordowani okoliczni mieszkańcy Woli. Thank you.
Stacja 14. Złożenie Pana Jezusa do grobu. Przy tej stacji były zabijani chorzy z tego szpitala zakaźnego, jak również okoliczni mieszkańcy. I tutaj kończymy tą naszą wąską drogę krzyżową. Ostatni odcinek stąd do ulicy Wroniej, gdzie znajduje się ściana poświęcona 50. rocznicy wybuchu powstania. Odmawiamy koronkę do Miłosierdzia Bożego, prosząc Boga Wszechmogącego o miłosierdzie nad tymi, którzy doprowadzili do wywołania powstania warszawskiego. Jeżeli Państwo byliby zainteresowani obszerniejszymi informacjami na temat rzezi Woli, polecam książkę Piotra Gursztyna Rzeź Woli. To, co Państwu powiedziałem przy każdej stacji, jest to tylko takie symboliczne zaznaczenie tej martyrologii, która tutaj się dokonała na tej ulicy, która powinna nosić nazwę Via Dolores, droga męki. Bo mówimy ulicy Wolskiej, ale to samo działo się na ulicy Górczewskiej. I właśnie Wola jest tutaj właśnie takim przykładem tego wszystkiego, co się stało w czasie powstania warszawskiego, bo tutaj właśnie było apogeum tego bestialstwa. Tu mieszkańcy przeżywali gehennę. Stoimy przed pomnikiem poświęconym 50 tysiącom mieszkańców Woli zamordowanych w czasie powstania, w pierwszych dniach powstania warszawskiego. Jest rzeczą zastanawiającą to, co powiedział na uroczystościach, które były z okazji rozpoczęcia powstania warszawskiego, pan prezydent Duda. Stwierdził, że powstanie warszawskie dla nas, tu teraz żyjących, jest tym samym, co powstanie styczniowe było dla dla Polaków żyjących w okresie międzywojennym. Ja nie wiem, czy pan prezydent naprawdę nie zna historii, nie rozumie wielu rzeczy, ale zdaje się, że coś tutaj jest na rzeczy, ponieważ i powstania, które były organizowane w XIX wieku, i powstanie warszawskie i 1939 rok mają jeden wspólny mianownik. Wyniszczenie tkanki biologicznej narodu polskiego. I jeżeli teraz pan prezydent mówi, że musimy stanąć do walki, stając w szeregach z Ukraińcami przeciwko Rosji, a więc wysyła nas na front, czy to nie jest to samo, co ci, którzy organizowali te powstania i wysyłali na śmierć tych najdzielniejszych, najbardziej patriotycznych Polaków? I ta droga Wolskiej Drogi Krzyżowej ma na celu upamiętnienie tej tragedii i uświadomienie nam wszystkim, żebyśmy tych błędów nie popełniali, gdybyśmy się ustrzegli kolejnej hetakomby.